gość Radia Zachód. Marcin Zasin, witam Państwa w studiu, senator Platformy Obywatelskiej Władysław Komarnicki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I honorowy prezes Stali Gorzów. Tak. Ale w Stali ponoć problemy. Czy tak duże, że czytałem gdzieś, że Stal stoi nad przepaścią, czy rzeczywiście? Nie. To jest jakieś nieuprawnione gadanie. Ja zawsze się denerwuję, jak rozsiewają plotki ludzie, którzy nie mają pojęcia, bo trzeba by było zaglądnąć przede wszystkim w papiery, żeby coś takiego powiedzieć. Ja jestem po rozmowie z zarządem. Wie pan, ja myślę, że poza dwoma, no może góra trzema klubami, wszyscy mają określone problemy, bo dzisiaj, proszę pana, jest ciężka sytuacja, w sporcie też. Budżety są bardzo napięte. Chciałbym panu powiedzieć, że w sposób zastraszający przez ostatnie 7-8 lat budżet żużlu poszybował strasznie w górę. Mówi się, że Lublin już ma przeszło 30 milionów budżet, podobnie Wrocław, więc domniemam i domyślam się, że jeżeli chodzi o budżety tych niższych, nazwijmy to na niższych pozycjach klubów, są gdzieś na poziomie 28-27 milionów, no to na litość boską to są straszne duże pieniądze, a pieniądz jest coraz trudniejszy i myślę, że z tego wynikają problemy, ale jak zauważył pan, co roku Stal Gorzów, bo wie pan, co to jest absolutorium dla zarządu? No tak. Wie pan, byłem wiele lat prezesem, to wiem. Absolutorium jest wówczas, kiedy przychodzi tak zwany termin, to jest, jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś tam połowa listopada i czy klub dostał, nazwijmy to, zgodę na przyszły sezon od Ekstraligi S.A., czy dostał warunkową na razie zgodę, to jest absolutorium. Mhm. A mówienie dzisiaj wieszczenie o jakichś tam strasznych problemach, myślę, że są nieuprawnione. Dobrze, to panie senatorze, zwraca się pan także do kibiców, bo myślę, że część kibiców wśród naszych słuchaczy jest... Ja już publicznie poprosiłem. To co pan im by powiedział w tej chwili? Ja chcę zawsze prosić moich ukochanych kibiców, a jak nie wiem, czy pan pamięta, miałem z nimi relacje bardzo dobre, żeby byli wstrzemięźliwi w ocenie. Niech poczekają na konkrety i na jasne stanowisko, proszę pana, zarządu, bo ono będzie takie, jak jest faktycznie. Te kłopoty, które miały miejsce pomiędzy obozem szkoleniowym a zarządem, ja już publicznie mówiłem, nie wiem, czy pan czytał o tym, pisane było i słowo było. Ja mówiłem, że nastąpiło po Grudziądzu wielka nieufność i to trzeba po prostu najnormalniej zasypać, trzeba stać Chomskiego zaprosić w odpowiednim czasie i jeszcze raz mu serdecznie podziękować, a być może coś mu zaproponować, wie pan, bo to jest, ja namawiam w ogóle Stanisławie, nie iść na emeryturę, bo ty jesteś za bardzo czynnym człowiekiem i się zanudzisz. W związku z tym, jeżeli zarząd ci coś zaproponuje, to ja myślę, że bierze się przede wszystkim nie dla zarządu, tylko zawsze powtarzam, że Stal jest najważniejsza. Stal, proszę pana. Zmieńmy temat polityka. Rok od wyborów parlamentarnych. Tak. 15 października ubiegłego roku mieliśmy wybory parlamentarne w Polsce. Jak pan podsumuje ten czas od wyborów? Wie pan, ja potrafię być krytyczny też dla swojej formacji. Zanim panu powiem o szczegółach, to chcę panu powiedzieć, że z pustego Salomon nie naleje. Co to znaczy? Świat jest, nasz kraj jest zadłużony po same uszy, proszę pana. I praktycznie rzecz biorąc, ten budżet, który był w minionym roku, to nie był naszym budżetem. To był budżet, wie pan, mówiąc szczerze, z kasy pisowskiej. I przepraszam, że tak powiedziałem, ale tak jest. I na dobrą... tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, to przez rząd Mateusza Morawieckiego. Oczywiście, proszę pana. I mówiąc tak kolokwialnie, są ekonomiści, którzy wieszczą coś takiego, że te 8 lat, zadłużenie z tych 8 lat było, proszę pana, większe niż z 25.
związku z tym borykamy się z finansami, które są, mówiąc szczerze, no, zagrożone. Taka ale jako prawda. Senatorzy, senatorowie będziecie pracować nad budżetem, tym już nowym, stworzonym przez gabinet Donalda Tuska, a w nim dziura budżetowa jest wyższa niż w tym pisowskim. Na to wskazuje Prawo i Sprawiedliwość. Ale z czego ona wynika, panie redaktorze? Chciałbym panu powiedzieć, że przez 8 lat zostało zapuszczone na przykład coś takiego jak wynagrodzenie dla nauczycieli. I wie pan, ta decyzja... Od stycznia. Tak. A no i teraz 5%. Tak. A wie pan, jaki to jest wolumen? 100 miliardów złotych. Gdyby to było normalnie, tak jak jest w normalnym państwie i ci nauczyciele dostawaliby w określonym czasie, to nie trzeba byłoby wyłożyć 100 miliardów złotych. Dzisiaj te 100 miliardów złotych powinno pójść na zdrowie. Ale po kolei. No wie pan, po pierwsze, muszę to powiedzieć, że rozliczenie za te 8 lat ruszyły pełną parę, że chodzi o wymiar sprawiedliwości. No dzisiaj o 9:00, za całą godzinę, poseł Romanowski ma stanąć przed... No wie pan, jest mi wstyd, jak to, ten cyrk oglądam, bo to jest, pan mówi poseł Romanowski, a ja mówię były wiceminister sprawiedliwości, pokazuje złodziejom i bandytom, jak należy unikać wymiaru sprawiedliwości. No to tak, dzień dobry i dziękuję za takie podejście do sprawy. On powinien być, zgłaszać się i prowadzić z prokuraturą dialog w stosunku do zarzutów, których ma, a nie uciekać na Węgry. Jaki dziwna przepadłość się zrobiła, jeżeli chodzi o byłych, prominentnych ludzi z PiS-u. Mianowicie wyjeżdżają natychmiast, jak są poszukiwani, wyjeżdżają natychmiast gdzie? Do Orbana. No, dziwne. Ale wróćmy do tego roku. Panie redaktorze, po pierwsze... Zapewniam to, co naród żąda, rozliczenia za te draństwa, które miały miejsce i do pełnoparą. Nareszcie muszę panu powiedzieć, panie dziennikarzem, że telewizja zaczyna być normalna. I to jest duża sprawa. Ale nie mamy czasu wchodzić w szczegóły, ale przyzna pan, mam prawo powiedzieć, telewizja jest normalna. Wracając do rozliczeń, bo wczoraj słuchałem polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy a propos posła Romanowskiego mówią o tym, że większość tych rozliczeń to są po prostu, to jest polityczna zemsta obecnie rządzących na tych, którzy rządzili wcześniej. A co mają mówić, panie redaktorze? Że kradliśmy? No przecież każdy, nie wiem, czy pan wie, ale każdy, który siedzi w więzieniu, jakby pan pojechał do obecnie jakiego więzienia, to w każdym więzieniu mówi, że siedzi niewinnie. Także, wie pan, ta retoryka mnie nie rusza w ogóle. Tylko jeszcze nikt nie został skazany. Bo sam pan widzi, jaki jest chocholi taniec. Przecież oni przyblokowali tą... Oni zrobili ten wymiar sprawiedliwości, wiedząc o tym, że będą rozliczeni, przygotowali pułapki. I na tych pułapkach, proszę pana, pracują dzisiaj ci prokuratorzy, którym jest ciężko, wie pan, ich dopaść, bo oni wykorzystują te kruczki, które sobie przygotowali. To przecież jest dla zwykłego obywatela to jest rzecz nie do ugryzienia. A ja myślę, że przyjdzie taki czas, tylko musimy być na tyle cierpliwy i poczekać, aż ten człowiek spod żyrandola pójdzie sobie do domu. W ten czas przyjdzie normalny prezydent, który doprowadzi do sytuacji takiej, że ustawami wrócimy do konstytucji, wrócimy do praworządności i do normalnego prawa. Bo mówi pan o pewnych kwestiach, które wydarzyły się w ciągu tego roku, czy zmiany w wymiarze sprawiedliwości w pana opinii idą zgodnie z planem, za szybko czy za wolno? Mam to szczęście i zaszczyt, że w Senacie siedzi za mną pan minister sprawiedliwości, pan profesor Adam Bodnar. Niech mi pan wierzy, że niejedną godzinę z nim przegadałem na ten temat. Jego nieszczęście polega na tym, a nasze szczęście, że on jest, że on musi w tym strasznym tyglu rozwalonej praworządności w naszym państwie coś robić. Jak sam pan zauważył, prezydent Rzeczpospolitej niby wszystkich Polaków powiedział, cytuję, nic nie podpisze. To pan se wyobraża, co oni robią. Prezydent nie podpisuje, a praktycznie rzecz biorąc, atakowani są ci, którzy coś próbują zrobić. Ale to jest tak, że prezydent powiedział, że wszystkiego nie podpisze, czy prezydent, tylko tych dotyczących sprawiedliwości? Prezydent dotyczący wymiaru sprawiedliwości powiedział, nic nie podpisze. A ja panu powiem dlaczego. To ja nie jestem zaskoczony jako Władysław Komarnicki, bo on sam zaczął na rozkaz pana Kaczyńskiego łamać konstytucję, czy tej prawo. On wie, on brnie w tym, bo on wie, że gdyby dzisiaj zgodził się
na ustawę, którą przygotowuje Sejm i przygotowuje minister sprawiedliwości, no to by się przyznał, proszę pana, że on złamał konstytucję jako prezydent. W takim wypadku, jak zareaguje obecna koalicja na to, co wczoraj wieczorem się wydarzyło, czyli Komisja Wenecka opublikowała swój raport, w którym między innymi ma wątpliwości w zakresie unieważniania ustawą powołań sędziów. Chodzi o KRS po 2018 roku. Tak, wiem o tym, o 18.30 to zostało powieszone na stronie. Wiem o tym i jak znam pana ministra Bodnara, na pewno będzie to analizował. On to zawsze traktował poważnie, nie tylko on, tylko wszyscy prawnicy Komisję Wenecką i myślę, że pewne rzeczy zostaną skorygowane, ja go znam. Ja tylko zacytuję, bo ustawa nie może stanowić aktu unieważnienia, gdyż byłoby to równoznaczne z odwołaniem sędziów, co nie leży w kompetencjach parlamentu. Dlatego powiedziałem panu, że musimy wytrzymać te 11 miesięcy, aż ten człowiek odejdzie, który psuje i razem psuł na rozkaz swojej partii, psuł praworządność w naszym kraju. Ale mogę panu... Tylko, że komisja mówi o działaniach rządu, a nie prezydenta. Niepełna zgoda, tylko, że prezydent blokuje to, co chciałby rząd ustawami wprowadzić. O to mi chodzi, proszę pana. Panie senatorze, kończąc temat podsumowania roku od wyborów parlamentarnych, bo niestety czas nam się szkoda, kończy. Bo chciałem panu wymienić, bo jest około 15 pozycji, ale zrobimy proszę to bardzo następnym razem. Mogę teraz powiedzieć, tak szybko. Rozliczenia, tak jak mówiłem, telewizja powiedziałem, prokuratura, sądy są odwolne od partyjnych nakazów, co było. Polska staje się ponownie europejskim pierwszoplanowym graczem i to mogę przysiąc, że tak jest. 600 miliardów, bo to jest bardzo ważne, panie redaktorze, odzyskaliśmy w jeden miesiąc, gdzie PiS przez 2,5 roku nie dał rady. Mówi pan o KPO. To oczywiście, no to było, wie pan, tu żeśmy stracili czas, pan mnie poganiał, nie mamy czasu, ja bym panu powiedział, co żeśmy stracili. Straciliśmy wiele inwestycji, proszę pana. Nie wiadomo, czy zdążymy, ale o tym będziemy rozmawiać, jak mi pan jeszcze raz zaprosi. 800 plus wypłacone, podwyżki nauczycieli i budżetówki, to mówiłem na początku, 100 miliardów wypłacone. Inflacja jest na poziomie 3%, więc to jest nieźle. No dzisiaj GUS ma podać inflację. Zobaczymy, no ale, to, ale wie pan, nie ma wariactwa, jeżeli chodzi o inflację, tak? No, eksperci przewidują, że koło piątki się zakręci. Wie pan co, tak mówiąc szczerze, ja głęboko wierzę, znam 30 lat pana premiera Tuska, głęboko wierzę, on wie, jak należy szanować pieniądz narodu. Przystąpiliśmy do realizacji polityki antyprzemocowej, na stałe jest wprowadzone in vitro z budżetu państwa, wróciliśmy finansowanie telefonu zaufania dla młodzieży, to jest problem. Wprowadziliśmy urlop dla przedsiębiorstw, jeden miesiąc wolno od składek na ubezpieczenie społeczne, świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej. Zamroziliśmy ceny gazu, co jest bardzo ważne, dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen 2,23. I za chwilę. I do kropki, bo musimy już kończyć, naprawdę. Za chwilę. Babciowe podwyżki dla pracowników socjalnych, no i oczywiście niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorstw, którą zawsze będę popierał. Ale jeszcze nie została wprowadzona. Ale będę popierał. No bo jeszcze jest 9%. A tutaj no, słyszę, że w koalicji o to są no tarcia. Wie pan, ty mam baran, żeby troje albo czwórka chciała naraz. Senator Platformy Obywatelskiej Władysław Komarnicki był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. A ja panu dziękuję za zaproszenie. A państwu życzę zdrowego dnia i do zobaczenia i do usłyszenia. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.